Witam, dzień dobry. Dzień dobry z... Chciałem powiedzieć z lata. Z lata już nie, ponieważ wróciliśmy z Egiptu i teraz... musimy się tutaj troszeczkę ogarnąć. Jest zima. Nie jakaś zima, plus 4, nie jest taka aż bardzo zimno. I wracam jeszcze raz do Warszawy. Dzisiaj moje przyjaciele z Ukrainy, którzy zakładają sobie firmy, muszę im pomóc w niektórych sprawach i postanowiłem przyjechać na 2 dni. Piękna jest pogoda, już adaptowaliśmy się po powrocie. W Egipcie było fajnie, zawaduję filmik na YouTube. Jeszcze tam wszystko nie oglądałem, co tam mam, ale są jakieś filmiki. Hotel, natura, palmy. Hotel był bardzo ładny. Pogoda była plus 25. Można było się opalać. Hotel był ok. Jedzenie też było bardzo pyszne. Warzywa, owoce, ciastka. Kto co lubi, kto jakie ma preferencje. No, powiem, jesteśmy zadowoleni. Inna była historia, pierwszy raz w życiu, kiedy startowaliśmy z Chopina. Samolot trafił, może jakaś taka nie turbulencja, może było powietrze, jak to tak powiedzieć, inna struktura powietrza i przestarcie, może na wysokości 100 metrów, plus minus, może tam było więcej, ale ja nie wiem, może było mniej, nie, mniej nie było. Samolot tak szybko rzuciło na dół. Małe dzieci zaczęli płakać. Było tak ekstremalnie i jest niebezpiecznie. Ale wszystko było dobrze. Później o tej wiadomości z Egiptu, wiecie, z ukraińskim samolotem linii lotniczych naszych. Bardzo przykra sytuacja z tym, z terroryzmem, z rakietą, która trafiła pomyłkowo, czy nie pomyłkowo, nie wiem, w samolot taki zwykły. No ale niestety teraz nie ma żadnej gwarancji nigdzie na świecie. Wszędzie są wojny, konkurencja za ropę, za coś, za różne rzeczy, za broń. Niestety życie człowieka nie liczy się absolutnie w polityce międzynarodowej i tych wszystkich takich sprawach polityków. No cóż, zostało mi się jeszcze 15 minut jechać, już jestem na podjeździe. Tutaj przejeżdżamy ptaka, Nadrzyn. No i już jesteśmy jeszcze troszeczkę w alejach jerozolimskich. Na tym skończę filmik. Życzę wam zdrówka, dobrego humoru, radości. Do zobaczenia. Pa, pa.